Dzień dobry, dzisiaj gościem jest Anna Jarosz. Dzień dobry. Z Cieszyna, ale teraz jesteś w Portugalii. Co tam robisz? Portugalii, co robię? Przyjechałam tutaj, właściwie wróciłam, ponieważ mieszkałam tutaj już jakiś czas przed wyjazdem do Wenecji i wróciłam, ponieważ zostałam zaproszona do współpracy przy tworzeniu pawilonu portugalskiego na najbliższym Biennale w Wenecji, która zaczyna się za bodajże miesiąc, albo nawet jeszcze krócej. Więc pracuję przy tym projekcie i jest to super ekscytujące. No i będę tutaj jeszcze tydzień, a później przenosimy produkcję pawilonu do Wenecji. A też kiedyś wcześniej byłaś w Szwecji, jeszcze zanim Portugalia się pojawiła, prawda? Tak, I co zgadza robiłaś w tej się. Szwecji? Też artystycznie, czy zupełnie inaczej spędzałaś czas? Tak. Tak, no wiesz, czas się dzieli pomiędzy różne rzeczy. Nawet jak się tak, wiesz, większość czasu spędzam na tworzeniu i robieniu rzeczy artystycznie, no to czasem trzeba też jakimiś innymi rzeczami się zająć, ale rzeczywiście tam studiowałam. Jak wyjechałam z Cieszyna, to pojechałam do Pragi i studiowałam tam na FAMU, w szkole filmowej. A później pojechałam do Szwecji, żeby kontynuować naukę, no już bardziej w kierunku sztuki. Tam w zasadzie nie, system edukacji jest trochę inny niż w Polsce i tam po prostu się studiuje sztukę, więc nie ma takiego podziału na różnego rodzaju jakieś, wiesz, czy malarstwo, czy rzeźba. Tam po prostu się studiuje sztukę, szczególnie na tym poziomie, już później robiłam studia magisterskie tam akurat, więc po prostu sztuki piękne, sztuka współczesna, tak jakoś to oni nazywają. No i tam sobie studiowałam sztukę. Tak. Czyli za tobą jest sztuka wizualna, nazwijmy to tak, czyli co, malarstwo i inne, pokrewne. Tak, dokładnie zgadza się. No tak jak właśnie teraz wspominałam, zaczęłam w zasadzie od filmu i fotografii. Więc to są takie jakieś podstawy czy fundamenty mojej twórczości. No i później to z tych fundamentów wyrosły jakieś inne rzeczy, zaczęły wyrastać. Czyli najpierw zaczęłam iść trochę w kierunku rzeźby i patrzyłam na to, jak instalacje wideo albo instalacje z użyciem fotografii mogą stać się rzeźbą, i później z tej rzeźby właśnie można tworzyć jakieś, wiesz, wielkie instalacje, które wypełniają przestrzeń. Zaczęłam rysować, malować. Teraz ostatnio zagłębiam się w rzemiosło, też osadzone lokalnie po udziale w szkole rzemiosł, więc tak jak powiedziałeś, sztuki wizualne, które się tak rozprzestrzeniają, trochę jak takie drzewo albo takie korzenie, które porastają i wyrastają z nich różne rzeczy, które się później przenikają. I te twoje korzenie cieszyńskie też zapuszczają się obecnie w galerii naszej cieszyńskiej, bo tam jest wystawa teraz cały czas też. Dokładnie. Tak. Tak I jest, wiem, że do ty końca marca. będziesz planowała powrót trochę do Cieszyna. Tak, ta wystawa jest takim symbolicznym powrotem na pewno, właśnie po 10 latach jakiegoś takiego zniknięcia z Cieszyna. Jest rzeczywiście symbolicznym powrotem do korzeni. Też w takim sensie trochę metaforycznym, no symbolicznym, metaforycznym, ale też dosłownym trochę, no bo rzeczywiście ta sztuka po prostu jest w galerii. I to jest bardzo ciekawe, bo im bardziej i częściej wracam do Cieszyna też fizycznie, tym większą jakąś potrzebę wewnętrzną odczuwam tego, żeby rzeczywiście wrócić tam na dłużej. Czyli może zobaczyć na przykład, jak jest tam mieszkać, albo jak jest być tam dłużej niż 2 tygodnie czy miesiąc. Kiełkują takie myśli rzeczywiście w mojej głowie ostatnio. Czyli będzie najprawdopodobniej okazja zobaczyć, jak to jest mieszkać trochę dłużej w Cieszynie niż 2 tygodnie. Cieszyn też się odwdzięcza jakimiś stypendiami dla ciebie i tak dalej. A ty co uważasz za taki swój sukces? Jakbyś mogła to tak skategoryzować? Czy jest coś takiego, co uważasz za swoje osiągnięcie? Jesteś z tego dumna? W Cieszynie, czy Tak w ogóle. ogólnie? Ogólnie? No, wiesz, największym osiągnięciem w ogóle chyba
wydaje mi się, w życiu jest możliwość robienia tego, co sprawia satysfakcję i co się kocha i o czym się marzyło i o czym się dalej marzy. Więc myślę, że ja jakoś tak postrzegam w ogóle moje całe życie jako sukces. To znaczy, tworzę sztukę codziennie, pracuję w projektach, które są związane ze sztuką współczesną, z twórczością, obracam się w fantastycznych miejscach z artystami, artystkami. Mam okazję zobaczyć, wiesz, największe wydarzenia w świecie sztuki, jak na przykład Biennale w Wenecji. Więc no właśnie to stypendium, o którym wspomniałeś, też było dla mnie niezwykłym wyróżnieniem, bo rzeczywiście powrót do Cieszyna w zasadzie rozpoczął się od tego stypendium. Był to dla mnie taki znak, że warto robić też rzeczy, które są związane z historią lokalną i z taką cząstką mnie bardzo ważną, która zaczęła się w Cieszynie i w ogóle na Śląsku Cieszyńskim, bo to nie jest tylko Cieszyn. Moja babcia i moja prababcia są nie dokładnie z Cieszyna, ale z Podcieszyna. Moja babcia jest z Równi i tam rodzina jest też z Goleszowa, z Ustronia, więc to są, wiesz, te rejony tam rozsiane troszeczkę, jakby Tak, a tak. ty też trochę z koronką koniakowską gdzieś tam byłaś związana na pewnym etapie swojego życia artystycznego, więc Tak, no to wszystko właśnie jest. to rozpoczęcie tego, tak. Rozpoczęcie był udział w Szkole Rzemiosł, który również był dla mnie zaskoczeniem, bo pojawił się w zasadzie w tym samym czasie co stypendium, które dostałam od pani burmistrz. No i tak, no i zaczęłam się uczyć koronki z grupą fantastycznych kobiet i pod okiem Marioli Wojtas, i to było piękne doświadczenie. Nigdy, powiem ci szczerze, że nigdy nie sądziłam, że rzeczywiście przez 10 miesięcy będę z fascynacją i jakąś determinacją szydełkować i heklować, no ale było to niezwykłe i transformujące bardzo doświadczenie. Przetworzyło, przepotwarzyło, jakaś metamorfoza, rozumiem, się odbyła w międzyczasie, tak? To znaczy dzięki temu. Tak, zdecydowanie. Wiesz, rzemiosło w ogóle ma taką niesamowitą cechę, o której ja nie wiedziałam do momentu, kiedy zaczęłam sama gdzieś zagłębiać różne rzeczy, różne techniki, że to jest w ogóle bardzo takie trudne. Znaczy, wiesz, naprawdę, szczególnie heklowanie jest taką umiejętnością, którą no, trzeba to po prostu siedzieć i robić, i robić, i robić, i robić, i pruć. I to nie wychodzi, i się okazuje, że w ogóle, wiesz, te palce są zesztywniałe, jak mówiła nasza Irenka z naszej grupy koronczarek. I one też na przykład, wiesz, robisz, heklujesz sobie i wyheklujesz tam coś, co ci się wydaje piękne, ale przyjdzie tutaj pani na przykład, która jest naszą mistrzynią i powie, że to w ogóle nie tak i to wszystko teraz trzeba spruć. No i wiesz, ten moment, w którym prujesz, to jest taki moment, gdzie rzeczywiście jest to wyzwanie na pewno. I ja to w ogóle bardzo, bardzo mocno odnoszę do życia, bo to wydaje mi się, że to jest taka bardzo ludzka rzecz, że tu coś się robi, nad czymś się pracuje, nad czymś się bardzo pochyla, no a później to nie wychodzi. No i jest to taki moment refleksji, nie? Czy jakby dalej w to iść, czy to zostawić. I to Czy jest całą swoją naprawdę siłę jednak piękne. w innym kierunku wykorzystać i budować Tak. coś od nowa, czy nie przejmować się i w dalszym ciągu Tak, podnosić? tak, No tak, dobrze, tak. no I to w jest. razie. No. No, chciałam ci tylko powiedzieć, że to jest po prostu przepiękna życiowa umiejętność, która wypływa z nauki rzemiosła. Więc to nie są tylko, Żeby wiesz, takie wstawać jak ten osiągnięcia. feniks z popiołów cały czas, tak? I Tak, próbować. tak. Tak. I żeby iść po prostu i nie martwić się tym, że to trzeba spróć czasami. Piękna puenta, mimo że jeszcze moglibyśmy rozmawiać. Anna Jarosz była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci w dalszym ciągu takich wielu i sukcesów, i zaskoczeń pozytywnych, i do zobaczenia w Cieszynie. Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze na wystawę.
która właśnie jest do końca marca. Także można sobie odwiedzać w Galerii 12 w Domu Narodowym na rynku w Cieszynie. I bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Jarosz była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję.